Cześć, witajcie z tej strony Grid 79. W jednym z moich ostatnich filmów pokazałem, jak zrobić jedno z mocniejszych multinarzędzi do walki. Skoro mówimy o nim, wypadałoby też wspomnieć o multinarzędziu do skanowania. Temat będzie dość krótki, ponieważ tutaj nie ma zbytniej filozofii, ale jednak nie wszyscy wiedzą, więc chociaż trochę spróbujemy się w niego zagłębić. Ponownie posłużę się screenem ze strony nomenskyresources.com, na którą ponownie was odsyłam, bo jest naprawdę dużo ciekawych informacji. Jak widzicie, mamy kilka typów multituli. Pistolet, Rifle, Experimental Royal, Alien i po najnowszym update'ie doszedł sent Sentinel. I teraz tak, poza Riflem każdy. Z tych multituli ma bonus do jednej z swoich funkcji. I tak jak widzicie, pistolet jest najlepszy w miningu. Pomiędzy 20 a 35, oczywiście będziemy mówić tutaj o klasie S, tylko i wyłącznie inne nas nie interesują. Także pistolet pomiędzy 20 a 35, jeśli chodzi o mining. Eksperymentale i Royale mają 100 do skanowania. No i Alien 25,35 do damage'a i Sentinel 25,50 do damage'a. Także no, tutaj łatwo zauważyć, że na chwilę obecną Sentinel jest najlepszym multinarzędziem, jeśli chodzi o walkę. Jeżeli chodzi o skanowanie, no to już wybór należy do Was pomiędzy eksperymentalem a Royalem, co się komu podoba. Mają praktycznie identyczne statystyki. I teraz czy opłaca się mieć pistolet do miningu? No, jest to 5 punktów demedu w porównaniu do Royala, więc nie zawracałbym sobie z tym głowy. Także jeżeli chodzi o damage, o walkę, najlepiej jest wybrać Sentinela drugim wyborem. Będzie alien, który też jest całkiem niezły. Jeżeli chodzi o skanowanie, ewentualnie kopanie, pozostałbym przy Royalu lub eksperymentalu. I tak naprawdę te dwa multinarzędzia nam w zupełności wystarczą na, na całą grę. Wystarczy je tylko odpowiednio wyposażyć w technologię i w odpowiednie ulepszenia. Do których teraz przejdźmy. Tutaj mamy przykład pierwszego ulepszenia, które zastosujemy w naszym multinarzędziu, jest to ulepszenie wizjera analitycznego. Jak widzicie SK od Xa się naprawdę różni minimalnie i tutaj chyba nie warto sobie zawracać głowy poszukiwaniami Xa, które są dość drogie. Jest to 1% przy nagrodach, plus 10% przy yy, promieniu skanowania. Jeżeli ktoś ma dobrą S, -kę, spokojnie może przy niej zostać. Drugim ulepszeniem, jakiego będziemy szukać, jest ulepszenie lasera wydobywczego. I tutaj już sytuacja wygląda trochę inaczej, ponieważ te wartości na X wyglądają całkiem nieźle. Niestety powiem Wam szczerze, że przejrzałem kilkaset ulepszeń i nie znalazłem lepszego X niż miałem S. -kę. Z pewnością można go znaleźć, ale nie wiem znowu, czy to jest warte zachodu, ponieważ sprawdziłem około 500 ulepszeń i zawsze któraś ze statystyk była gorsza. Także podobnie jak w przypadku poprzedniego, jeżeli wylosujecie dość dobrą eskę, naprawdę nie zawracajcie sobie głowy. Szkoda na nitów i nerwów i czasu waszego na. Szukanie x który może być świętym grałem, a który może zostać nieodnaleziony. No dobrze, skoro cyferki mamy za sobą, przejdźmy może do konkretów. Jak widzicie, mam tutaj swojego Royala klasa S. Sloty nie są połączone. Razem tutaj mam. Jeden, drugi, trzeci i czwarty super doładowany slot. No ale nie, nie jest to broń do walki. Ma być to tylko do skanowania i miningu, więc nie ma tutaj presji, żeby były jakoś blisko siebie. No i co, zacznijmy może od skanera. Scanner bardzo przydatny jest na początku rozgrywki, kiedy walczymy o każdy oddech. Dzięki niemu możemy odnaleźć minerały potrzebne do przeżycia, tak naprawdę. Mamy tutaj ulepszenie klasy B w zasadzie technologię, nie ulepszenie która nam zwiększa troszeczkę promień skanowania i czas jego ładowania. Udało mi się znaleźć xa a ciut lepszego niż s ale tak jak mówiłem tutaj nie ma co zbytnio szaleć. Jak się trafi to się trafi, jak nie spokojnie może być na S-kach. Dzięki tym ulepszeniom generalnie rośnie nam promień skanowania i nagrody pieniężne za analizę fauny, flory czy też minerałów. No plus 10 do kaski na początku gry. Myślę, że każdemu się przyda. Tutaj mamy nasz podstawowy laser wydobywczy. Manipulator terenu, dzięki któremu możemy się wkopywać w ziemię. Co czasami na początku gry jest przydatne, kiedy zwiewałem przed strażnikami. No i jego ulepszenia. Zaawansowany laser wydobywczy oczywiście, jeżeli są niektóre minerały, którego potrzebują zwykłym laserem nic nie zdziałamy. Tutaj pozostałem jak widzicie przy Eskach, ponieważ, tak jak mówiłem, kilkaset sprawdzonych x i nie znalazłem niczego lepszego niż to, co mi dają te eski. Jak widzicie, mam cztery eski, ale tak naprawdę ulepszenia to są tylko te trzy. To jest technologia do lasera, więc nie liczy się jak ulepszenie, przez to nie ma sprzężenia. Dodatkowo zamontowałem osobiste pole siłowe plus urządzenie maskujące, z których no, dość rzadko korzystam, ale czasami mogą się przydać, zwłaszcza na planetach, gdzie strażnicy są wkurzeni i atakują nas, jak tylko nas zobaczą. Wizjer analityczny. Bardzo przydatne urządzenie, jeżeli chcemy odnaleźć jakieś zagłębia minerałów. Niestety musi być y, ulepszone urządzenie badawcze. No i tutaj promień słoneczny plus promień animusa. Y, były chyba potrzebne do zdobycia żywego statku, jeżeli mnie pamięć nie myli. No ale jeżeli kogoś nie interesuje, że wystatek zapewne tej technologii mieć nie będzie i nie musi sobie nią zawracać głowy. No i co? To w sumie chyba tyle, jeśli chodzi o urządzenie do skanowania i do miningu do kopania. Także mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłem kilka spraw troszeczkę naprostowałem i dzięki mnie wiecie coś więcej. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.